Sposób i tryb rozpatrywania protestów wyborczych jest niezwykle istotnym elementem całego procesu wyborczego. Dlatego Fundacja Helsińska rozpoczyna monitoring postępowań sądowych dotyczących rozpatrywania tychże protestów, tego jak wiele protestów zostało złożonych, jakie zarzuty podniesiono i w jaki sposób sądy je rozpatrywały. Protest przeciwko ważności wyborów w danym okręgu może wnieść wyborca, którego nazwisko znajdowało się w spisie wyborców w dniu wyborów. Poza tym prawo do złożenia protestu ma pełnomocnik wyborczy oraz przewodniczący komisji wyborczej. Protest wyborczy może być złożony w ciągu 14 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów w danym okręgu wyborczym. Protest musi składać się z zarzutów oraz z dowodów, które popierają podniesione zarzuty. Protesty składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Protest przeciwko ważności wyborów może być złożony m.in. z powodu naruszenia przepisów wyborczych, takich, które miały wpływ na wynik wyborów w danym okręgu. Protesty rozpatrują sądy okręgowe w składzie trzyosobowym w postępowaniu nieprocesowym w terminie 30 dni od upływu terminu na wniesienie protestu wyborczego. Sąd okręgowy orzeka nieważności wyborów w danym okręgu, jeśli podstawy protestu miały wpływ na wynik wyborów. Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego.